Cześć, tu Matix, a to kolejny odcinek z Kotik Wano z Kruka na modzie Returni. Jednak nie poszedłem jeszcze do Korinis, tylko dalej zostałem na chwilę w Górniczej Dolinie. Jestem w tym miejscu, teraz wam pokażę. Tutaj przy przełęczy. To jest właśnie porzucona kopalnia. I staram się tam dostać. Mam nadzieję, że w środku nie będzie więcej nieprzyjacieli, takich jak szkielety, tylko będą pełzacze same, ponieważ wiem, że tam będą pełzacze, ale dwóch szkieletów musimy ubić zaklęciem, ponieważ ja nie mam szans. Przy okazji dostaję następny poziom i u Konstantina będę mógł się nauczyć już miksturki siły, którą sobie chętnie wykonam. Zabiję może także tego trolla, który tam jest. Dzięki temu zdobędę trochę doświadczenia i skórę, którą potem drogo sprzedam. Tylko muszę sobie wziąć strach. Strach to jest podstawa. Ale natomiast najpierw tutaj tak. I tutaj strach. Zapiszę. W tym odcinku mogę zapisać na dwójeczce. I strach, proszę bardzo. A mnie tu gdzieś będę uciekał, ale ja go się będę starać bić. Skoro on bardzo ucieka dość szybko, niestety. No ale to już jest ściana, więc... Już dalej nie ucieka, nie wiem czemu. Jeszcze oprócz ściany. Powinien gdzieś na bok ileś teraz uciekać, a nie tak stać w miejsce, ale dobra. Nie mam nic przeciwko. To jest normalny troll już. Skóra trolla, więc teraz już mam ją. Wziąłem już sobie tutaj wszystko z tego leża trolla. Także nie pozostało mi nic więcej jak wejść do środka tej pieczary. Tam na pewno będzie jeden z tych żywiołów. Coś dotyczącego misji tej. Krzyż żywiołów. Muszę mieć sferę jakąś tam, nie wiem jaką. Ale dobra, wchodzimy. Wchodzimy. Opuszczona kopalnia złota. A to jest złoto, więc chyba będę mógł wykopać co nieco. Dobra, pełzacz normalny, więc tu nie powinien sprawdzić problemów. Jakichś. No, bez problemu poszło. Co my tu mamy? Skrzynka. A w niej bryłka złota i star... O kurde, szkielet? Patrzcie. Szkielet. Ale jego mogę pokonać. Kon jest dość silny też, ale... Ale... Jak mnie nie uderzy, no to go pokonam. Teraz od razu się cofam. Uderzył mnie dwa razy. Już nie mogę chyba wziąć te rzeczy. No. Tak, żeby on mnie nie walnął, się nie da zrobić niestety. Szkielet to pokonam jeszcze. Ale też wolałbym z nim więcej za dużo razy nie walczyć. To sobie zjem, albo może szynki lepiej. Trzecinów. No jak nie szykiel, no to mięso zębacza. Udało się, zobaczmy co jest tutaj w takim razie. Kilo swój. Będę musiał iść do Jarkendaru i sprzedać tamtemu gościowi. Tamtemu kowalowi bryłki złota, które mam. Czy tutaj coś jest? W tym dołku. Róż grzybów.
Nie, niestety nie. A jest, skórzany mieszek. O, coś się dzieje. Zapisuję. O co chodzi? Czemu tak zaczęło reagować? Tak nie da się grać, muszę wczytać. Może teraz będzie lepiej. Okej. Tak nie gra, tak by się nie dało grać. Nie wiem czemu tak. Znowu. Patrzcie. Jakieś lagi. Jest zbugowana ta kopalnia jakaś. No, co robisz? Dobra. Udało się. A, fajnie. Fajnie jakby te pełzacze mnie zobaczyły bez wskakiwania mojego dowody. Aha, ja mu skuszy i tak nic. A już coś mu robię skuszy. A zanim on tu dopłynie, to trochę czasu minie, więc go sobie tak poszczelam. Dobra, nic mu nie robię. Praktycznie. Tylko tracę punkty wytrzymałości. O, jednoręczne plus jeden, jak fajnie. Sprawdzacie, już mam dużo tych płytek, więc nie jest to mi bardzo potrzebne. Aczkolwiek więcej nie zaszkodzi nigdy. Znaczy zawsze więcej to, im więcej tym lepiej. No, weźmi. Ty się stałeś nieposłuszny bardzo. A stąd nie ma co. Boże. Ojej, coś się tu dzieje niefajnego. Są te trupy? Tu jest. I tu też jest, więc zabieram. Zapisuję. Mogę jeszcze zjeść Serafis sobie. Idę, trochę mnie gardło boli od tego gadania. Ale jak zaraz niedługo mi się Serafisy skończą, wtedy będę płakał. Trudno, zobaczy się co się... zobaczymy. Pożyjemy. O kurde, szkielety. Dwa. Szkielet jest gorszy od szkieleta. Dwa szkielety. Da się tak zrobić, że... Dobra, to pójdę w takim razie tutaj. Też szkielet. No kurde. Chodź, bo on ma broń jednoręczną, to przynajmniej będzie mi łatwiej. Demoniczny jeszcze jakiś obór. Co? Bez jaj. To nie ma sensu tutaj wchodzić dalej, tak. Są jakieś demoniczne. Mam jakieś zaklęcia, jak święte strzały mam. To jest moja ostatnia deska ratunku w tym wypadku. Mogę jeszcze małą błyskawicę spróbować, albo normalną błyskawicę. A nie, to jest piorun kulisty. Błyskawicę spróbuję, zobaczymy. Co się stanie po użyciu błyskawicy. Chociaż to jest normalny szkielet, więc tutaj... Nie ma problemu. Aha, dobra. Przepraszam, jest problem. Ale tego z tym sobie poradzę. Jak już mnie się na mnie sfokusuje i tu przybiegnie, to jest okej. Chodź tutaj, na górę, zapraszam. W me skromne progi, ale musisz tu wejść najpierw, o, brawo. No. Ale zostałem, ale... Ale... Taki normalny szkielet łatwy jest do pokonania, ale już ten trudniejszy to sztuka. Może jakbym wziął broń obuchową jakąś. Jednak. Może wtedy byś był bardziej rozmowny. Właśnie, spróbuję zaklęciem jakimś. Też. Aha, ja tu nie mam.
nie mam błyskawicy założonej czas. Aha, nie mam, okej. Aha, to jest piorun kolisty. Mój drogi, ma błyskawicę, ale robi ci nic. Dlatego spróbuję świętą strzałą. Błyskawicę zdejmę. No dobra. Czemu mam tutaj do przełęczy ustawiony? Teleport. Jeszcze raz sobie to ustawię. No, ognista strzała mi jest raczej niepotrzebna już, ale to jest mi potrzebne jak najbardziej. Dostał? Dostał. No i teraz już ma tyle życia, więc mogę go spróbować. Nie, lepiej nie jednak. Lepiej nie. Tylko... Błąd popełniłem, ponieważ... Na piątkę muszę dać. Dobra, może być. Pytanie, ile jeszcze takich będzie miejsc? Co jest? Na miejsce. Mam nadzieję, że w ogóle jestem w opuszczonej kopalni, a nie jakiejś innej. Znaczy, w ogóle nie tam jest jeść. To już teraz przykro mi, że siebie nie pokonam. Ale dlaczego ja mu nic nie robię? No co to jest? Czemu on jest taki OP? Dlaczego ja się pytam? Sam go znowu wypędzeniem zła, ale mi się już zaklęcia kończą. Czy to już było moje ostatnie przeciwszkieletowe? Może jak się tej siły poduczę trochę, to wtedy, ale... Jakoś czarno to widzę póki co. Jak to nic? A u mnie się czy zombiaka słyszę. A to jest woda, tak. Tam więcej szkieletów. Bo czemu nie? Wiesz, każdy lubi szkielety. Dobra, no widzę, tutaj już nic więcej nie będzie. No nic, muszę tu wrócić silniejszy. Bo jednak jeszcze jestem za słaby na szkielety. Myślałem, że się uda, ale się nie udało niestety. A co zrobić? Dobra, wracam do Corinis, teleportuję się do miasta po to, żeby nauczyć się wytwarzania mikstury siły. I będę miał dzięki temu, teraz wam powiem, 21 siły więcej, czyli będę miał 137 siły. Co pozwoli mi coś nowego? Chyba nie. Następna broń mam na 200 siły, więc to... Więc to i tak nie wchodzi w rachubę. Ale na pewno będzie dzięki temu tak na jakiś najlepszy następny pancerz, który dostanę. I będę mógł zdjąć te pasy, chociaż będę miał większy damage też, to trzeba też pamiętać. Jak pamiętacie, czy nie, albo nie pamiętacie, damage uzależniony jest od
siły. Bo to jest suma siły i obrażeń broni, a krytyk to jest po prostu razy 10. Znaczy, normalne uderzenie to jest podzielić na 10, 10% z tego, a to krytyk to jest po prostu to obrażenie. Do mnie już nie mam tych zaklęć tutaj za dużo. No właśnie. Jest trochę... Ale mam dużo Blue Lodu. To też jest pocieszenie. No i chyba będzie trzeba zaczynać powoli fabułę. Coś jest... Przez chwilę myślałem, że tu jest tyle poszukiwaczy. Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. Teraz Konstantin tego uczy. Także jestem i naucz mnie tego. Proszę. Jakich? Znam... Eliksir siły! Wspaniała mikstu! Gotując wywar, nie możesz pozwolić, że... No, niestety chyba nie mogę skorzystać z twojego stołka. Ale stół... Zabieraj łapy! No właśnie. To jest słabe akurat. Ale może gdzieś w górnym mieście jest? Tak, chyba w Salandrilla będzie. Nieźle idę. Dlatego uprosił Inosa, by ten zostawił część swojej mocy na ziemi. Po prostu zyskam 14 punktów siły. Bo tak to bym miał 7 zaś. Można to było zrobić zupełnie inaczej. Tu jest też jakiś sklep. Aha, Fernando nie ma. Tak już od jakiegoś czasu. Ale Beliar nie znosił widoku światła. Skąd ty to znowu masz? Tutaj jest posesja, była. Nie mów, że to nieprawda. Kupca. Przeczytam sobie książkę może. Łowy i zwierzyna. A teraz stół alchemiczny i miksturki siły robimy. No? Halo? Co jest? Czemu nie mogę nic zrobić? No dobra. Specjalne eliksir siły. Nie mogę niestety, ponieważ skończyły mi się najprawdopodobniej smocze korzenie. A zostały mi jeszcze 3 szczawie królewskie, więc fajnie. Też pójdę do jakiegoś nauczyciela i sprawdzę, czy... Właśnie, a tu przyjdziesz u Salandrilla, tu jest taki przycisk i krwawy puchar gdzieś tu będzie, tutaj. Niestety to jest w zasięgu obywateli. Czyli chyba ja nie mogę pozwolić. No właśnie. Nawet w nocy pewnie się nie będzie dało. No ale dobra. Jest kość tu jakieś coś. Kwarcet. Dobra. Do jakiegoś nauczyciela sobie pójdę i sprawdzę, czy nie zwiększy mi się zapotrzebowanie punktów nauki. Ja próbowałem sobie zmienić w kod, dzięki kodom i do końca, i nawet jakbym miał... Ale to wtedy nie działa. Bo nawet jak zaczynałem nową grę i zwiększałem sobie siłę w 100 sztucznie do 100, to dalej miałem za 5 punktów nauki, więc to wtedy nie działa. Natomiast Harad jest nauczycielem, jak zobaczycie. Mam 116 siły, znaczy... To z... Mniej trochę. Chcę być. Ale 5 jest 15 punktów nauki. Teraz zapiszę grę. Wypiję te eliksiry wszystkie, których mam 7.
Hej. I teraz sprawdzę. Chcę. Jest dalej 15, no to jest już dziwne wręcz. 137 siły. To jest już dużo. Spróbujmy sobie jakiegoś poszukiwacza pokonać. Zobaczymy jaki będzie. Zobaczę jaki będzie damage. Powinien być większy troszkę. Naprawdę nie mój problem. Tak o 21. Czy tu jest jeden, tam jest drugi? Wilk też jest. Dobra, no już trudno, nie obchodzi mnie to, co ty tam sobie zrobisz. Dobra. Nie było tematu. Mamy na hita. Ale z tego co wiem, obrażenia nie były super. Przynajmniej te niekrytyczne. Bo nie wiem co z krytykami. Okej, jest lepiej. Tak widzi się. Albo nie widzi się. Wilk mi przeszkadza. No, hej. Co jest? Przez wilka to wszystko? Zabiłeś wilka. Ty paskudny. Ale krytyki mam teraz większe. Natomiast podstawowy damage dalej jest równy 5% jego. Ale doświadczenia dostałem troszkę za jego pokonanie. Jeszcze tam został. Tam jeszcze paskuda została. Źle to rozegrałem. No nie, jest problem mały. No rzuć tą twoją czaszkę. Czemu nie chcesz? Dobra. Nie to nie. Dobra. Jak widzicie, siła bardzo pomaga w walce. Praktycznie już tutaj jest wszystko wybite. Chciałbym, żeby trochę mi damage'a zmalało. Jest to jeszcze jakiś poszukiwacz? Czy nie? Dobra. Chciałbym jeszcze jednego poszukiwacza pokonać. Ale tam chyba w lesie ich nie będzie. To w lesie chyba nie ma strategicznych miejsc. Jest tylko krwiopijca. No. No to ja myślę, że czas teleportować się do klasztoru i rozpocząć główny wątek. A mianowicie... Oko Inosa. Pedro, nowicjusz skradł oko Inosa. Ja muszę je odzyskać. Także teleportuję się do klasztoru. A chociaż tam już wszystkimi rozmawiałem chyba. Też może jeszcze do miasta i sprawdzę czy Suris nie ma czegoś jeszcze na sprzedaż takich fajnych rzeczy. Ignat. Zobaczymy, może jakieś przemiany sobie kupię tym razem u Ignaca. Ignaza. Który mieszka... A, nie przejdę tędy. A w następnym odcinku rozpoczniemy sobie główny wątek tej wspaniałej gry. To jest Ignac. Ignac. Pohandlujmy. Poka. Masz tutaj menzurki i przemiany. Smoczego zębacza na przykład. W ogóle ma wiesz. Nie wiem czy przemiana mi będzie potrzebna, ale... Co, czego mi masz nauczyć?
No, nic ciekawego. Zajrzę u jego nie dał nic fajnego. Natomiast może u Ulyssa będzie coś ciekawszego. Bo Konstantino nie sprzedaje. Chyba. A nie. Ale on takie słabe rzeczy. Szczaw królewski ma chociaż. Jednak. I pełnię. Zobaczysz, czy Ulyssa. I to będzie wszystko. Póki co, oczywiście. Tajemnica, o której wszyscy wiedzą. Pokaż mi. Pokaż mi. Naprawdę, no on już niestety nie ma tych zaklęć. Ale zmniejszenie potwora ma. Każdy już o tym to się może przydać, jak będzie jakiś czarny troll. Także to kupuję. Kupię sobie tak, że może te dwie lodowe fale. Nie mogę zajmować się wszystkim i wszystkim. A u Hakona, natomiast sprzedam sobie broń. Tak, chyba muszę trochę zarobić. Właśnie, tu są fajne bronie, niestety zręczność wymagają. Naprawdę, sama widziała. No nie masz fajnych takich broni, które by mnie interesowały. Przeklęty miecz dwuręczny, mogę sprzedać wszystko. Słyszałam co innego. Przeklęty miecz mogę sprzedać dwa. Tego na razie sobie nie sprzedaję, może ktoś będzie chciał kupić. Orkowa zguba na razie zostawiam, To mogę sprzedać. Mogę. Tego nie powtarzaj. To mogę zostawić. To jest teraz moja najlepsza broń obuchowa. To zostawię. Sprzedam dwa. Czemu nie? Teraz każdy już o tym. Zostawię. Sprzedam. Sprzedam. Sprzedam, 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 sprzedam. Mogę sobie jedno zostawić na wszelki wypadek. Słyszałam co innego. Naprawdę, sama widziała. Nie wierzę w to. Ktoś musi pracować. Słyszałam co innego. Dużo tego. Opowiada takie rzeczy. Młota do nosa. Oczywiście zostawię. Łuki. Ten mogę sprzedać jeden. Zawsze to powtarzałam. Natomiast moja kurcza i tak jest najlepsza. Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. Nie mów. Nie mów. Ktoś musi pracować. To opowiada takie rzeczy. Chociaż kusza moja ma damage 100. Ktoś musi pracować. To ma damage 120. Ten łuk też fajny. Sama widziała. Tak mogę póki co chodzić. Niczego jej już. Brakuje 3 punktów zręczności, mam 2 gobliny jagody. Super. No tutaj mam wątpliwości. Czy dostawić kuszę, czy inwestować w łuk. No dobra, zostawię kuszę, bo fajnie wygląda. Ale w tym odcinku to na tyle. Żegnam się z wami. Do następnego odcinka. Cześć, widzimy się w klasztorze. Słyszałam co innego.